Postanowiłam przygotować dzisiaj dla Państwa prezentację, w moim mniemaniu bardzo ciekawą, ponieważ wyizolowaliśmy po raz pierwszy w Polsce Salmonella di Arizona o wzorze antygenowym 58RZ51. I tą salmonellę udało nam się wyizolować w różnym czasie od dwóch różnych zwierząt. Po pierwsze, prowadzimy badania w zakresie badania antybiotykooporności w środowisku zewnętrznym u zwierząt łownych. W związku z tym stąd materiał od kaczki krzyżówki, która, jak Państwo wiecie, jest najliczniejszą, najbardziej popularną kaczką dziką w świecie i stanowi bardzo dobry bioindykator występowania lekooporności u bakterii w środowisku transgranicznym, jak i środowiskowym, lokalnym. Natomiast wąż boa, dusiciel najmniejszy, wąż boa na świecie, który dorasta do 40 cm, jeżeli chodzi o samce, i 80, jeżeli chodzi o samice. Od niego materiał żeśmy pozyskali w likwidowanej prywatnej hodowli, która była hodowlą dydaktyczną, więc miał on kontakt z wieloma osobami. Jeżeli chodzi o podstawowe materiały i metody, no to w przypadku kaczki krzyżówki pobraliśmy wycinki mięśni, wątroby i jelita, natomiast od węża boa pobraliśmy wymaz z kloaki. Sztandarowym naszym postępowaniem mikrobiologicznym jest tutaj w przypadku Salmonella oczywiście polsko-europejska norma ISO 6579 z 2017 roku, gdzie w wyniku szeregu posiewów i izolacji udało nam się wyizolować czyste kultury bakterii. Te kultury bakterii zostały poddane badaniom biochemicznym, serologicznym, ale również wyizolowaliśmy materiał genetyczny do dalszej analizy transkryptomicznej. Mieliśmy dosyć duży problem z identyfikacją tych drobnoustrojów. Badania biochemiczne wykazały, że należą one do rodzaju Salmonella, gatunku Enterica, podgatunku di Arizona albo Arizona. W związku z tym wysłaliśmy ten szczep do serotypowania w Krajowym Ośrodku Salmonella w Gdańsku, gdzie oni byli w stanie określić serotyp O58, natomiast dalsze pełne serotypowanie o wzorze antygenowym 58RZ51 otrzymaliśmy dopiero po badaniu szczepów w Instytucie Pastera w Paryżu. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to pierwsza izolacja tego typu bakterii w Polsce. Jeżeli chodzi o porównanie sekwencji genetycznych tych drobnoustrojów, sekwencjonowanie zostało wykonane w laboratorium komercyjnym przy pomocy urządzenia MySeq Illumina. I tutaj, jak widzimy na tych zdjęciach, to jest Salmonella od kaczki, to jest Salmonella od węży. Są one bardzo do siebie podobne. W zasadzie wydawałoby się, że identyczne do tego stopnia, że mają takie same plazmidy. Analiza filogenetyczna wykazała, że są one zbliżone również do Salmonella di Arizona, wyizolowane w Niemczech, Chinach, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. Natomiast tutaj warte zauważenia jest to, że w Chinach wyizolowano podobny szczep od biegunek dzieci poniżej 1 roku życia i okazało się, że te szczepy noszą ze sobą bardzo poważne wyspy patogenności i zjadliwości. Jeżeli chodzi o porównanie fenotypowej i genotypowej antybiotykooporności, fenotypowo zaobserwowaliśmy niewielką oporność na cefalosporyny pierwszej i drugiej generacji oraz aminoglikozydy i
Tak jak widzimy w tabeli z sekwencjonowania możliwości potencjał czynników sprzyjających antybiotykooporności jest bardzo duży, jest ich około 50. Mało tego, po sekwencjonowaniu wykazaliśmy w topoizomerazie czwartej i topoizomerazie drugiej mutację, która odpowiada za antybiotykooporność u antybiotyku z grupy chinolonów. Dlaczego wydaje mi się, że to jest takie ważne? Ze względu na to, że Salmonella di Arizona jest traktowana jako bakteria głównie zwierząt zimnokrwistych, gadów, płazów i nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Niemniej jednak, jak pokazały badania chińskie, może wywoływać zachorowania u dzieci. I dokładnie w tych samych szczepach z Chin, jak i w naszym szczepie, przepraszam, pogubiłam się, jak i w naszym szczepie od kaczki znaleźliśmy miejsca w genomie świadczące o wysokiej patogenności, tak jak na przykład gen kodujący toksynę duru brzusznego Salmonella typhi, czy wysokie high pathogenity island, czyli wyspy wysokiej patogenności, które są zlokalizowane u Yersinia, Escherichia coli i apek Escherichia coli, jak i Escherichia coli wywołującego zachorowania u ludzi, jeżeli chodzi o układ moczowy. I lipoproteina, która ułatwia bakteriom przeżycie w trudnych środowiskach, w środowisku stresu. Warto pamiętać o tym, że geny nabierają antybiotykooporności wzajemnie od siebie. Oczywiście bardzo często pamiętamy o koniugacji czy bakteriofagach, które przenoszą różne geny antybiotykooporności czy zjadliwości, ale chyba najmniej doceniany jest model przenoszenia transformacyjnego, który bakterie pozyskują różnego rodzaju geny w drodze pozyskiwania genów od innych rozpadłych, martwych bakterii. I na koniec chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim współpracownikom, mojej drużynie, która bierze udział w tych bardzo czasochłonnych badaniach. Tutaj widzimy przenoszenie zwęża na kaczkę genów antybiotykooporności innych bakterii. Też chciałam bardzo podziękować panu doktorowi Zbigniewowi Bełkotowi za współpracę, która nam się tutaj bardzo dobrze rozwija i dzięki której mamy materiał z kaczek krzyżówek.